Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać grę Demeter, którą w Polsce wydało Moria Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Demeter jest grą wykreślankową, w której wcielamy się w naukowców, którzy przylecieli na planetę Demeter, na której okazało się, że żyją dinozaury. I naszym zadaniem jest badanie tych dinozaurów i eksploracja planety jako takiej. Każdy z graczy będzie miał arkusz, na którym będzie wykreślał różne rzeczy, jak to w wykreślankach bywa. Ja za chwilkę pokażę Wam, jak się w tą grę gra, bo zasady nie są skomplikowane, a potem wrócimy sobie tutaj i powiem Wam, jakie są moje wrażenia z rozgrywki w Demeter. Tak Demeter prezentuje się na stole. Mamy kilka elementów. U góry mamy cele, które będziemy starali się realizować, które dadzą nam punkty na końcu gry. Tutaj mamy 5 talii kart, z których co rundę będziemy sobie wybierać jedną i w zależności od tego, jaką kartę wybierzemy, takie akcje będziemy sobie zaznaczać na naszym arkuszu. I oczywiście jest plik, tu jest plik, no ale każdy z graczy dostaje normalnie jeden arkusz. Tu jeszcze są takie znaczniki, które będą jakby, które dadzą nam punkty, jeśli jako pierwsi odkryjemy dany gatunek dinozaurów. Dostajemy wtedy więcej punktów, każdy kolejny gracz dostaje tych punktów już troszeczkę mniej. Ale jakby esencją całej gry jest ten właśnie arkusz, na którym będziemy sobie zaznaczać różne rzeczy. I tak, po pierwsze mamy dinozaury. Dinozaury składają się z kilku części, czasem z dwóch, czasem z trzech i mają takie różne symbole, zielone, niebieskie i czerwone. I oczywiście musimy wszystkie te elementy zakolorować, żeby dinozaura uznać za odkrytego. Jeśli odkryjemy wszystkie dinozaury z danego gatunku, czyli zakolorujemy, zdobywamy te punkty, o których Wam tutaj mówiłem. Te kafelki pokazują, ile punktów zdobędziemy, jeśli odkryjemy dany gatunek dinozaurów jako pierwsi i potem jako kolejni gracze. Mamy tutaj takie symbole naukowców i tutaj możemy zakolorowywać tych naukowców i oni będą dawali nam te premie, które są narysowane nad nimi. Ale są też tutaj takie punkty obserwacyjne, które jakby musimy zakolorować, żeby móc kolejnych naukowców sobie tutaj zakreślać. Czyli nigdy nie możemy zakreślić naukowców za punktem obserwacyjnym, który nie jest cały zakolorowany. Te punkty obserwacyjne mają znaczenie, dlatego że na końcu ostatni zakolorowany w całości punkt obserwacyjny będzie jakby mnożnikiem punktów za liczbę odkrytych w danym regionie dinozaurów. Mamy tutaj takie wszystkie te kwadratowe w ogóle miejsca, które tutaj są. Jeśli uda nam się w którymś momencie gry je zakolorować, czy na przykład tutaj, czy tutaj, czy tutaj, gdziekolwiek na tej planszy, one dają nam bonusy od razu natychmiastowe i od razu możemy sobie coś tutaj zaznaczyć. Gwiazdki dają nam punkty na końcu gry. I tutaj te takie jakby obrysowane, takie większe prostokąty, też to są jakieś punkty, które zdobędziemy na końcu gry. Ale nie tylko jakby mamy dinozaury, bo mamy tutaj cały tor u góry. Tutaj będziemy sobie zaznaczali jakby bonusowe różne akcje z kart, które wybraliśmy. Jeśli wybierzemy kartę w jednym z pięciu kolorów, tutaj sobie zaznaczamy, zakolorowujemy kwadracik w kolorze tej karty. Oczywiście od razu robiąc ten bonus, który mamy tutaj narysowany, ale jak widzicie, do każdej karty, do każdego koloru kart mamy tylko 4 miejsca, czyli podczas całej rozgrywki, która trwa 12 rund, będziemy mogli tylko 4 razy wybrać kartę danego koloru. Jeśli uda nam się zakolorować wszystkie jakby kolumny, no to za pierwszą kolumnę i za drugą też dostajemy na końcu bonus. Ten bonus takiej łapki czarnej oznacza, że możemy zakolorować dowolny fragment dinozaura, jaki chcemy. Koło zębate na przykład oznacza, że możemy zakolorować albo naukowca, albo zakolorować sobie ten punkt obserwacyjny, albo takie strzałki, bo żeby w ogóle móc dostać te premie tutaj takie w tych żółtych prostokątach na końcu gry, musimy oprócz tego, że odkryjemy te dinozaury obok tych prostokątów, musimy jeszcze te strzałki jakby tutaj też zakolorować i je robimy jakby albo takim, wszędzie gdzie pojawia się taki symbol strzałki. Mamy tor nauki, na którym też będziemy sobie awansować. I tor nauki jest o tyle ważny, że żeby w ogóle mógł spunktować za którejś z tych czterech kafelków tutaj, które mamy u góry gry, które są na początku też wylosowane, to musimy w ogóle tutaj się wpiąć do góry. I wtedy za każdą taką jakby fiolkę wkreślamy jeden kwadracik i aż się wespniemy do góry. Jeśli dojdziemy, zakolorujemy sobie tutaj aż jakby do tego pola, byśmy tak mieli zakolorowane jakoś, to wtedy tą punktację A będziemy mogli sobie na końcu gry jakby za nie punkty zdobyć. Mamy A, B, C, D i tutaj jakby się wspinamy do góry i to jest tak, że na przykład, żeby w ogóle zdobyć punkty z kafelka D, który u nas w tym przypadku jest tutaj, no to będziemy musieli albo wszystkie te dinozaury odkryć, albo wszystkie te dinozaury odkryć. I tutaj na końcu liczymy sobie punkty z różnych tych elementów na planszy, czyli z gwiazdek, liczymy sobie punkty za odkryte gatunki, za odkryte różne gatunki różnych dinozaurów, te mnożniki za punkty obserwacyjne i za te
nie pamiętam jak ona się nazywała, ale takie te żółte prostokąty też mogą jakieś punkty na końcu gry nam dać i no, gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa. Tak jak mówiłem, gra toczy się 12 rund. Możemy też w czasie gry jeszcze zbudować takie budynki i te budynki powodują, że za każdym razem, kiedy odkryjemy jakiegoś naukowca albo punkt obserwacyjny, będziemy sobie zaznaczać. Będziemy zaznaczać jeden więcej i te budynki też możemy podczas gry odkryć. Ale jak widzicie, to jest tak, że jeśli mamy 12 rund, nie da się tego wszystkiego zrobić. Oczywiście jest tutaj dużo różnych bonusów i będziemy różne bonusy odblokowywać, ale siłą rzeczy nie da się tego wszystkiego zakresić podczas całej gry, więc gdzieś tam będziemy musieli się jakby na tym skupić. Na samym początku gry gracze sobie wybierają jednego na przykład dinozaura jakiegoś i jakiś jeden fragment tego dinozaura zakolorują. Powiedzmy, że sobie zakoloruję kawałek tego pterodaktyla. Za każdym razem, kiedy zakolorowujecie, musicie zrobić tak, że ten symbol w kółku zostaje widoczny, dlatego że czasem są kafelki punktacji, które dają punkty za ilość zakolorowanych dinozaurów czy kawałków dinozaurów zielonych, niebieskich albo czerwonych, więc to musicie sobie zaznaczyć. I rozgrywka wygląda tak, że teraz w turze wybieramy jedną kartę. I na przykład, jeśli ja wybieram sobie taką kartę, wybrałbym sobie tą fioletową, te karty zostają na stole oczywiście i gracze wszyscy mogą wybierać te same karty w rundzie. To nie jest tak, że ktoś rezerwuje te karty, tylko wybiera sobie jedną z nich. Na początku sobie obrysowujemy ten kwadracik, żeby wiedzieć, jaką kartę wzięliśmy. Robimy to, co tutaj pisze. Tutaj jest pokazana fiolka, czyli sobie jeden kwadracik nauki zakolorujemy. Na początku musimy zawsze zaczynać od dołu tutaj, żeby potem iść do góry. I potem sobie zakolorujemy ten kwadracik bonusowy i robimy to, co tu pisze, czyli zakolorujemy drugi kwadracik nauki. Ale na tym kwadraciku było pokazane, że mamy jakiś punkt obserwacyjny. Więc możemy sobie na przykład w tym momencie już ten punkt obserwacyjny zamalować. I widzicie, że jakąś jedną akcją zrobiliśmy już kilka premii, bo jeden punkt nauki tutaj zakolorowaliśmy. Ten bonus pozwolił nam zakolorować drugi punkt nauki, a ten drugi punkt nauki nam pozwoli zakolorować punkt obserwacyjny. Więc ta gra trochę polega na tych wszystkich bonusach, które sobie gdzieś tam odblokowujecie. Karty są różne. To są karty, które pozwalają zakolorować jakiś fragment dinozaura w konkretnym kolorze, albo na przykład kawałek dinozaura i dodać punkt obserwacyjny, dwa kawałki dinozaura. Jak jest taki slash jakby, no to znaczy, że albo, a jeśli mamy po prostu dwie rzeczy, no to dwie rzeczy. Możemy na przykład tutaj możemy budynki zakolorować i to jest tak, że w każdej talii mamy 12 kart podczas rozgrywki, przy czym w pudełku dostajecie po 15 kart, czyli zawsze 3 na początku karty losowo odrzucacie, resztę sobie tasujecie, więc kolejność tych kart też podczas rozgrywki będzie losowa. Jeśli chodzi o te kafelki celów, podczas gry każdej rozgrywki macie 4 kafelki celów A, B, C i D, za które możecie zdobyć punkty na końcu gry, ale te kafelki w pudełku jest ich 6, one są dwustronne, czyli jest 12 różnych celów, które sobie na początku gry 4, powiedzmy z tych 12 losujecie i układacie w losowej kolejności. Więc tutaj regrywalność jest duża, bo po pierwsze cele są różne i te karty też po pierwsze są różne, bo zawsze jakieś kilka jest odrzuconych, a po drugie pojawiają się w losowej kolejności, więc nie do końca nigdy nie wiecie, jakie karty i jakie symbole na tych kartach będą. Jeśli gracie solo, no to po prostu gracie sami. Na stronie Moria Games wiem, że ma się pojawić taki dodatkowy arkusz, na którym będą osiągnięcia do gry solo. I tam na przykład będzie powiedziane, jeśli porównacie sobie z tabelką wasze punkty, no to będzie powiedziane, na ile dobrze wam poszło, ale też będą takie konkretne osiągnięcia, że na przykład musicie, nie wiem, wygrać grę, nie robiąc na przykład, nie wiem, nie zaznaczając punktów obserwacyjnych, albo musicie wygrać grę, robiąc coś tam konkretnego z dinozaurami, czyli takie różne cele, osiągnięcia, które będziecie sobie mogli blokowywać, co troszeczkę uatrakcyjnia grę, no bo wtedy nie liczycie tylko punktów, ale macie też jakieś zadania, które musicie zrobić, troszeczkę jak było w Kaskadii, gdzie tam też były takie różne zadania i cele do realizacji podczas rozgrywki solo. A jeśli gracie więcej osób, no to każdy z graczy dostaje ten arkusz, wszyscy sobie na tych arkuszach coś zaznaczają i na końcu oczywiście gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa rozgrywkę. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Demeter nie jest skomplikowaną grą wbrew pozorom. Mówię wbrew pozorom dlatego, że po otwarciu pudełka i kiedy patrzymy na ten arkusz, na początku wydaje się skomplikowany, bo jest bardzo dużo rzeczy do zaznaczania. Są dinozaury w różnych tam kolorach, mają różne symbole na sobie, naukowcy, punkt obserwacyjny, tor nauki, gdzie możemy coś zakreślać. Także wydaje się, że jest tego dużo, ale na szczęście nie. Sami widzieliście, że zasady są proste. Macie wystawkę 5 kart, wybieracie jedną z tych kart, wykonujecie akcję na karcie i właściwie tyle. 12 rund, koniec gry, więc nie jest to skomplikowane. Na pewno Demeter jest też taką typem wykreślanki, że no nie zdążycie wykreślić sobie wszystkiego, no bo tych rzeczy do wykreślenia jest po prostu bardzo dużo i wiadomo, że trzeba się na któryś aspektach gry skupić, żeby zdobyć jakieś sensowne punkty, no bo wszystkiego się nie da zdobyć. Tam trzeba odkrywać konkretne gatunki dinozaurów, no więc
Też nie warto, ale zależy jakie są cele, no bo są takie cele, które premiują odkrycie po jednym dinozaurze z każdego gatunku, więc to też właśnie zależy trochę od tych celów. I tutaj przechodzimy też do regrywalności jako takiej, bo uważam, że ona jest całkiem fajna. Po pierwsze macie talię kart, 5 talii kart, w każdej jest 15 kart, ale na początku każdej gry 3 karty odrzucacie, więc nie do końca możecie mieć pewność, na które karty traficie, nawet jeśli gracie w tą grę bardzo dużo razy. I tych celów też jest, zawsze są 4 losowane z 6 kafelków, kafelki są dwustronne, więc macie 12 celów różnych, 4 sobie losujecie co grę. Układacie w różnych punktach, tam innych miejscach tych A, B, C, D, to też ma znaczenie, bo na przykład, żeby punktować cel D, to trzeba odkryć tam konkretny gatunek dinozaurów, więc jest to regrywalność całkiem spora, mimo że arkusz jest tylko jeden, jakby jeden rodzaj arkusza, ale też nad tym myślałem, bo na początku tak sobie myślałem, że w sumie szkoda, że nie ma różnych rysunków, jakby różnych arkuszy, na których możemy coś wykreślać z różnymi wzorami, jakby. Ale potem pomyślałem, że w sumie ciężko byłoby to zrobić, bo to chodzi bardziej o te kombosy, bonusy, odkrywanie dinozaurów, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jakieś tyranozaury są na dole, czy z lewej, czy z prawej strony tej planszy w sumie. I jest to właśnie też gra takich bonusów, bo to jest tak, że zaczynamy powoli i pierwszą kartę, którą sobie jakby ciągniemy, dociągamy z talii, czy znaczy nie dociągamy, tylko którą wybieramy sobie z tej wystawki, no to zaznaczamy jakiś jeden kwadracik, czy jednego dinozaura, ale w miarę rozwoju gry, im więcej jakby dalej jesteśmy, im więcej kart już w danym kolorze zaznaczyliśmy i różnych rzeczy odblokowaliśmy, to czasami jest tak, że wykonując jedną akcję robimy bardzo dużo rzeczy po drodze, bo na przykład sobie wcześniej zbudowaliśmy budynki, które pozwalają nam wykreślić dodatkowego naukowca, a ten dodatkowy naukowiec wykreślony pozwala nam odblokować jakieś pole na torze nauki, a to pole na torze nauki pozwoli nam zaznaczyć jakiś punkt obserwacyjny. I jest tak, że dużo tych bonusów się gdzieś tam pojawia. Rozgrywka w Demeter jest przyjemna, grało mi się całkiem spoko, aczkolwiek tak szczerze, no nie jest to jakaś wykreślanka, która u mnie trafi na szczyt szczytów mojej listy wykreślanek. Jest poprawna mechanika, jakby mechanika jest przemyślana fajnie, jest taka przyjemność w robieniu tych kombosów, odkrywaniu tych pól, aczkolwiek tak jak mówię, wykreślanek na rynku jest dużo i akurat dla mnie Demeter grało mi się przyjemnie, nie odmówiłbym, żeby w nią zagrać, ale no nie trafi na szczyt mojej listy jakiejś tam wykreślankowej. Nie wiem, może to tematyka tych dinozaurów, akurat w wydaniu takim bardziej futurystycznym. Jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam mnie troszeczkę irytowała tylko podczas rozgrywki, to jest taka, że te dinozaury, fragmenty dinozaurów trzeba zakolorowywać. I to przy pierwszej, drugiej grze jest fajne, no bo zakolorowujemy sobie tam, nie wiem, ogon tyranozaura, ale przy kolejnych, czy jakbyś chciał po prostu już tego dinozaura jakoś tam odhaczyć, zaznaczyć, a nie można tak do końca byle jak go zabazgrać, bo ważne jest takie zakolorowywanie fragmentów dinozaurów, żeby było widać symbol, czy kolor symbolu, który się tam znajduje, więc nie można sobie wziąć markera i po prostu dinozaura zamazać, bo nie będziemy tych symboli widzieli, a one czasem mają znaczenie na końcu gry podczas punktowania, więc trzeba się tak naprawdę trochę zawsze starać, żeby te dinozaury tam zakolorować i czasem czy chciałby po prostu już, nie wiem, zamazać i jechać do przodu. Ale jeśli lubicie wykreślanki i lubicie gry takie flip and write, roll and write, to Demeter jest bardzo fajną opcją, właśnie zasadami, które są na tyle proste, że łatwo je wytłumaczyć, ale nie są na tyle prostackie, że to nie jest taka bezmyślna wykreślanka, gdzie coś tam marzycie. Trzeba się jednak zastanowić. Czyli łatwiejsza na pewno niż jakiś mur Hadriana, ale mówię, no trudniejsza niż tak jakaś banalna wykreślanka, gdzie odkrywacie jakiś symbol i sobie coś tam zaznaczacie. Ja taką jedną w domu mam, nie pamiętam tytułu, jakaś taka zagraniczna, gdzie sobie wyrysowujecie takie kształty a la Tetrisowa, ale ona jest kompletnie bezmyślna. Bierzecie kształt, rysujecie, bierzecie kształt, rysujecie, nic poza tym. No tutaj jednak kombinowania i myślenia jest całkiem sporo, więc myślę, że jeśli lubicie wykreślanki, to Demeter jest taką całkiem sensowną propozycją dla fanów tego gatunku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Linki do wszystkich YouTube'ów, znaczy YouTube'ów, YouTube'a macie tutaj, ale Facebook'ów, Instagram'ów, Twitter'ów też znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli podoba Wam się to, co robię i filmy, które nagrywam, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do tej wirtualnej kawy też znajdziecie w opisie do tego filmu. Może kupię kawę, może batoniki. W każdym razie dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć!